Nie każdy diament stanowi dobrą inwestycję. Co prawda rynek diamentów z roku na rok maleje, jeżeli chodzi o wydobycie, natomiast jedynie 10% wydobywanych diamentów nadaje się do szlifu. Mniej więcej około 2% wszystkich diamentów charakteryzuje się wysokimi parametrami, które już stanowią o ich wartości. Ale tylko 0,2 całego rynku diamentów możemy nazywać diamentami, które są skrojone dla inwestorów i które faktycznie dają realną szansę na ponadprzeciętny zarobek. Jeżeli chodzi o diamenty, to przede wszystkim musimy pamiętać jedną żelazną zasadę. Nie ma na tym rynku wyprzedaży, nie ma na tym rynku promocji, ani żadnych okazji. Jeżeli chodzi teraz o możliwość zarobienia na diamentach, myślę, że każdy inwestor, który poważnie rozpatruje diamenty w swoim portfelu, powinien oczekiwać co najmniej podwojenia kwoty zainwestowanej w terminie 8-10 lat. Najlepsze wyniki oczywiście przypisane są dla diamentów fantazyjnych, o fantazyjnych kolorach. Tutaj myślę, że prym wiodą diamenty fantazyjne w barwie różowej, które w okresie ostatnich 10 lat pozwoliły inwestorom zarobić pięciokrotność kwoty zainwestowanej. Bardzo dobrej jakości diamenty, te stricte inwestycyjne, powinny charakteryzować się certyfikatami wydanymi przez uznane instytuty gemologiczne. Akurat jeżeli chodzi o instytuty gemologiczne, wyróżniamy trzy. HRD, IGI i amerykańskie GIA. Jeżeli chodzi o diamenty fantazyjne, to najlepiej jednak zaopatrywać się w te diamenty, które przede wszystkim mają certyfikat amerykańskiego instytutu gemologicznego GIA.